Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie wartości powinny kierować współczesną Europą? Czy macie na to jakiś wpływ? A może są one już gdzieś zapisane? Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam do zapoznania się z projektem Młodzież w Europie – Wspólna przyszłość, wspólne wartości, zrealizowanym przez naszą Fundację IDA dla Ciebie we współpracy z siecią Splot Wartości. Projekt skupiony jest wokół Karty Praw Podstawowych i skupiony jest na najważniejszych wartościach, które karta ta gwarantuje obywatelom każdego państwa członkowskiego, w tym także polskiej młodzieży. W naszych materiałach znajdziecie odniesienia nie tylko do kwestii prawnych, ale pokazujemy tam również, jakie korzyści osobiste i zawodowe może odnieść każdy z nas, znając pewne zasady i umiejętnie stosując je na co dzień. W ramach tego projektu odbyły się, według opinii uczestników, bardzo ciekawe warsztaty, na których rozmawialiśmy z młodzieżą m.in. na temat poszanowania godności każdego człowieka, na temat hejtu, czyli o granicach wolności słowa w internecie, o możliwościach, jakie ma w zasadzie każdy z nas, aby pomagać osobom niepełnosprawnym oraz o prawach młodych ludzi jako konsumentów na współczesnym rynku. Młodzież aktywnie uczestniczyła w dyskusjach, dzieląc się swoimi poglądami i doświadczeniami, a z myślą o wszystkich, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w spotkaniach na żywo, przygotowaliśmy filmy dostępne na naszym kanale YouTube. Pierwszy z nich dotyczy treści Karty Praw Podstawowych. Jest to jeden z trzech najważniejszych dokumentów, na którym jest oparte funkcjonowanie całej Unii. Ale co najważniejsze, z treści tam zawartych wynikają Wasze codzienne prawa, do których możecie się odwoływać. Drugi film porusza bardzo ważny temat godności. Co może zrobić dziewczyna, gdy na forum internetowym lub na jakimś znanym portalu ktoś dla żartu napisze o niej jakieś nieprawdziwe, bardzo przykre dla niej stwierdzenie, które wszyscy inni szybko podchwycą? Co może zrobić młody chłopak, który jest wyśmiewany w szkole przez kolegów? W obu przypadkach zostaje naruszona godność człowieka i właśnie godności będzie ten film. W trzecim filmie z kolei mierzymy się z tematem hejtu i zastanawiamy się, gdzie przebiegają granice wolności słowa w internecie. Jeśli piszesz różnego typu komentarze w internecie albo chciałabyś zacząć takie komentarze pisać, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Czy wszystko nam wolno, czy może czegoś pisać jednak nie możemy? Co na ten temat jest napisane w prawie unijnym? Na te i inne tego typu pytania odpowiadamy w tym filmie. Przedstawię Wam artykuł 11 tej karty, który stanowi, że każdy ma prawo do wolności wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Czyli jak to w końcu jest? Mamy tę wolność, możemy pisać co chcemy, czy nie? A film czwarty prezentuje sposoby pomocy osobom niepełnosprawnym. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak pomagać, aby nasza pomoc była skuteczna? Czyli tak, żeby ta osoba, której pomagamy, nie czuła się niezręcznie, tylko żebyśmy naprawdę komuś sprawili radość. W filmie tym przedstawiamy także korzyści, które z procesu pomagania możemy odnieść my sami. Świetnie mówi o tym znany kabareciarz i stand-uper Mariusz Kałamaga. Niepełnosprawni nie potrzebują współczucia i litości, potrzebują akceptacji i zrozumienia, że są obok nas. Zachęcam Was bardzo do obejrzenia tych materiałów w dowolnym miejscu i czasie, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat wartości, które powinny kierować naszą wspólną przyszłością w Europie. Zapraszamy również, aby dołączyć do dyskusji w komentarzach na temat ważnych kwestii dotyczących naszej wspólnej przyszłości, bo wspólnie możemy zmienić świat na lepszy. Zapraszam do oglądania. Wszystkie filmy są podlinkowane w opisie. Do zobaczenia.